Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding, opowie dzisiaj o świadczeniu usług finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Ale zacznijmy od liczb, dlatego że w trzecim kwartale Aforti Holding odnotowała niemal trzykrotny wzrost przychodów. Więc jak kształtują się te wyniki finansowe? To prawda, trzeci kwartał zamknęliśmy na poziomie ponad 46,5 miliona złotych przychodów. Gdzieś oczywiście podświadomie liczyliśmy, że przekroczymy magiczne 50 milionów, ale jak to zażartował jeden z naszych kolegów, zabrakło nam jednego dnia. Może ktoś kiedyś zmieni kalendarz i tak się nam to uda zrobić. Ale tak naprawdę to było 46,5 miliona przychodów w trzecim kwartale, trzy razy więcej niż w trzecim kwartale roku 2016. To było prawie 330 tysięcy zysku netto i ponad 76 milionów aktywów. Dla nas to kilkukrotny wzrost biznesu. Wszystkie nasze linie w zasadzie biznesowe dołożyły się do tego wyniku. To nie jest wynik generowany przez jeden biznes, tylko trzy nasze biznesy, czyli Aforti Finance, pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, Aforti Exchange, czyli internetowa platforma wymiany walut, oraz Aforti Collections, czyli windykacja i zarządzanie należnościami na zlecenie. Grupa Aforti Holding ma specyficzną i nietypową politykę informacyjną, dlatego że zdecydowaliście się co miesiąc publikować szczegółowe wyniki. Skąd taka decyzja? Powiem więcej, nie tylko publikujemy wyniki co miesiąc, ale regularnie, co kwartał robimy takie spotkania z inwestorami, gdzie nasi inwestorzy, obligatariusze, czy osoby, które są zainteresowane, czy nawet klienci, którzy są zainteresowani życiem naszej grupy, mogą spotkać się z zarządem. Robimy je w 6 miastach. Ostatnio, kilka dni temu, zakończyliśmy właśnie taki cykl objazdowy. Wzięło w nim udział ponad 100 inwestorów, więc jest to moim zdaniem duża grupa jak na rynek NiConnect. Na tych spotkaniach staramy się opowiedzieć o tym, co się dzieje w grupie, przedstawić wyniki, podsumować wyniki kwartału. Robimy je oczywiście kwartalnie. Oprócz tego, tak jak Pani wspomniała, co miesiąc publikujemy wyniki sprzedażowe, operacyjne. Chcemy pokazywać na rynku, że mamy się po pierwsze czym pochwalić, ale po drugie, że realizujemy te wyniki w sposób powtarzalny, cykliczny. Wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, że te wyniki pokazujemy, a raczej wprost przeciwnie. Wydaje mi się, że to jest standard, który można by generalnie na rynku promować. W takim razie, korzystając z okazji, podsumujmy pod względem liczb, jak wyglądał listopad. Jeżeli chodzi o listopad, to no, trochę może to źle zabrzmi, ale to kolejny rekordowy nasz miesiąc. W biznesie pożyczkowym uruchomiliśmy prawie 5 milionów złotych pożyczek. To jest kilkanaście tysięcy procent więcej niż rok wcześniej, ponieważ rok wcześniej uruchomiliśmy tych pożyczek 200 kilka tysięcy. Zebraliśmy z rynku ponad prawie 21 milionów złotych we wnioskach pożyczkowych. Cały czas trzymamy tą bezpieczną politykę oceny ryzyka kredytowego, ponieważ nasz approval rate wynosi około 20-25%. Co czwarty, co piąty klient otrzymuje od nas pożyczkę. Mamy wysokie może standardy otrzymania pożyczki, ale też zależy nam na tym, aby nasz portfel był bezpieczny, dobrze performujący. W przypadku Aforti Collections to prawie 2,2 miliona złotych pozyskanych zleceń windykacyjnych. Po raz kolejny w listopadzie kupiliśmy portfel wierzytelności korporacyjnych. Wystartowaliśmy w kilku przetargach. Wydaje się, że oprócz tego, że w Aforti Collection zbudowaliśmy sieć sprzedaży, która jakby pozyskuje nam zlecenia inkasa, że coraz częściej startując w przetargach udaje nam się zaproponować na tyle atrakcyjną cenę, która z jednej strony zaspokaja potrzeby sprzedających, a z drugiej strony nasze, czyli kupującego, który też dba o to, żeby odzyski na portfelu były odpowiedniej wysokości. W przypadku Aforti Exchange, naszej platformy wymiany walut, to ponad 8,5 miliona euro obrotu. Od początku roku to już ponad 77 milionów euro obrotu, także jest to rekordowy rok. A również w listopadzie udało nam się mocno zintensyfikować działania sprzedażowe na terytorium Rumunii, gdzie uruchomiliśmy naszą spółkę na koniec drugiego kwartału. W tej chwili w listopadzie był to pierwszy taki prawie pełny miesiąc sprzedażowy. Mamy tam 5 dyrektorów regionalnych sprzedaży, szefa sprzedaży. Udało nam się też w listopadzie uruchomić spółkę w Bułgarii, Aforti Exchange Bułgaria. No i planujemy, żeby do końca roku przynajmniej Rumunia weszła już na jakieś obroty operacyjne. No, to jest początek naszego działania na tamtym rynku. Patrzymy na ten rynek dosyć optymistycznie. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w ostatnich kwartałach jest prawdopodobnie efektem dobrze obranej strategii biznesowej. Jakie są główne priorytety Pana w tym zakresie? Nie mnie oceniać jakby naszą strategię, to tą strategię ocenia rynek, klienci czy nasi inwestorzy, ale wspomnę, że jak pierwszy raz byłem u Państwa na nagraniu, to nasza grupa liczyła 20 kilka osób, teraz mamy na
jakby nasza grupa liczy ponad 150 osób związanych ze sprzedażą czy z back office'em. Tak jak ogłosiliśmy w strategii w lipcu 2016 roku, interesuje nas rozwój w segmencie bankowości małych i średnich przedsiębiorstw. Zawsze wydawało nam się, czy uważamy, że no, ten rynek jest stosunkowo zaniedbany przez inne instytucje finansowe. Jest dostępna oferta, ale niekoniecznie jest to oferta, która interesuje przedsiębiorców. My staramy się do nich wyjść z najbardziej z możliwych kompleksową ofertą, bo proponujemy im i wymianę walut, i pożyczki, zarządzanie należnościami. No i wydaje się, że ta strategia skutkuje, tak? Znaczy na pewno liczby mówią same za siebie, pokazują to, że jednak rośniemy. No, pozostaje mi wierzyć, że dalej będzie tak samo dobrze i owocnie. Grupa Fortifinance nawiązała współpracę z platformą pożyczkową. Czy możemy coś więcej powiedzieć o tej współpracy? Tak, już w zeszłym roku, w marcu, nawiązaliśmy współpracę z platformą pożyczkową Mintos. To byliśmy pierwszą polską firmą, która się na tej platformie pojawiła. Bardzo dobrze oceniamy tą współpracę, w ogóle bardzo fajny koncept biznesowy. Ale w międzyczasie oczywiście, ponieważ biznes się rozwijał, rosło nasze zapotrzebowanie na kapitał, na finansowanie akcji pożyczkowej, zaczęliśmy rozmawiać z innymi platformami pożyczkowymi i też jako pierwsza polska firma weszliśmy na platformę Viventor. To jest świeży projekt sprzed dosłownie kilkunastu dni. Wydaje nam się, że jakby dywersyfikacja naszych źródeł finansowania akcji pożyczkowej skutkuje zawsze tym, że daje nam większy komfort pracy. Z drugiej strony cieszy nas to, że kolejna firma, kolejna platforma pożyczkowa czy kolejna firma, która chce finansować nasz biznes, przeprowadziła due diligence, sprawdziła nasz portfel, oceniła nas pozytywnie, co skutkuje właśnie tym, że na tej platformie znajdzie się nasza oferta. Natomiast zeszły miesiąc był dla Aforti Exchange dosyć intensywny pod kątem działalności na rynku rumuńskim. Wspomnieliśmy o tym przez moment, ale czy możemy powiedzieć, na czym polegały działania na tamtym terenie? Należy pamiętać, że to jest nasz jakby taki pierwszy rynek zagraniczny. Oczywiście fizycznie mamy już w tej chwili dwa, ale to był nasz pierwszy taki debiut za granicą. To są dwa tak naprawdę duże sprawdziany dla naszej grupy. Pierwszy to jak sobie poradzimy w środowisku międzynarodowym. Należy zauważyć, że jednak pojawiła się w naszej grupie spółka, która jest fizycznie oddalona o kilka tysięcy kilometrów. Druga rzecz jest taka, że pracujemy też w innym środowisku kulturowym. To już nie jest rynek polski, to już jest rynek rumuński, należy się do niego dostosować. Zaczęliśmy od 6 bodajże lub 7 listopada od tak zwanego Introduction Day, gdzie przeprowadziliśmy szkolenie dla naszej sieci sprzedaży, zaczęliśmy wprowadzać standardy, które obowiązują sprzedażowe u nas. W tej chwili jesteśmy na etapie ruszenia z akcją marketingową. Chcemy zrobić wsparcie w lokalnych telewizjach biznesowych w Rumunii naszej usługi polegającej na wymianie walut. Tak naprawdę na rynku takich platform wymiany walut jak nasza w zasadzie w Rumunii nie ma. Tak? Jest jedna, która dopiero razem z nami weszła na rynek, więc przedsiębiorcy rumuńscy niekoniecznie znają tego rodzaju produkt, więc pozostaje nam oprócz samej działalności czysto sprzedażowej także działalność w pewnym sensie edukacyjna. Musimy tym przedsiębiorcom pokazać korzyści z wymiany walut, przekonać ich, że nie zawsze warto wymieniać walutę w banku. W Polsce już nam się to udało, zaczynamy realizować czy generować odpowiednie obroty. No i plan cały listopad w Rumunii właśnie był poświęcony na rynku rumuńskim takim działaniom edukacyjnym. Robiliśmy wiele spotkań z klientami, przygotowywaliśmy działania też PR-owe. Plus nasi sprzedawcy codziennie muszą wykonywać określone ilości telefonów, spotkań z klientami, żeby tą ofertę promować, sprzedawać czy edukować rynek. To, co mnie zainteresowało, to jeszcze fakt, że w Aforti Collections selektywnie podchodzicie do współpracy z klientami. Jak to jest możliwe i dlaczego? Teraz, gdy walczy się o klienta, często jest tak, że firmy, jeżeli jest klient, to go po prostu obsługują. Rozpoczęliśmy nasz biznes w październiku 2016 roku. Mogę powiedzieć tak, rośliśmy jak na drożdżach. Tak? No w pierwszym nawet niepełnym miesiącu mieliśmy ponad 1 000 000 zleceń, w drugim 7 milionów z kawałkiem, a w trzecim 11 milionów. No to są liczby, które oczywiście mnie jako prezesa grupy, oczywiście to jest jakby dla mnie to bardzo fajne liczby. Ale trzeba pamiętać o tym, że klienci nową firmę windykacyjną z reguły testują. Polega to na tym, że klient wyciąga z tak zwanej szuflady wszystkie niezapłacone faktury, niektóre mają po 10, kilkanaście lat i mówi, pokażcie, że jesteście najlepsi, zwindykujcie. Firma windykacyjna nie żyje jakby ze zleceń, które przyjęła, bo tutaj nie ma żadnych opłat stałych, żyje tylko z prowizji za jakby odzyskane pieniądze. Jeżeli dostaje się sprawy, które są prawie że niewindykowalne,
znaczy może one są windykowalne, ale są nieodzyskiwalne, to tak naprawdę firma nie ma przychodów. Dlatego my zorientowaliśmy się, że trzeba z klientami rozmawiać w takiej formule, że oczywiście możecie dać nam mnóstwo milionów wierzytelności, które są prawie że nie do odzyskania, ale chcemy od was i chcemy z tej współpracy, żeby ona była, że tak powiem, w transakcji win-win dla każdej ze stron. Chcemy wierzytelności, które są stosunkowo świeże, które można odzyskiwać. Dlatego też nasz dział sprzedaży czy dział związany z zakupami portfeli, jego głównym celem jest tak naprawdę bardzo wnikliwa analiza ofert, jakie dostajemy, żeby nie brać zleceń dla brania zleceń i móc się pochwalić wielkimi liczbami na rynku, tylko brać zlecenia, które realnie zamienią się na pieniądze w postaci przychodów z tytułu prowizji. Według informacji GUS dynamika wzrostu polskiej gospodarki wyniosła w trzecim kwartale aż 4,7%, co plasuje nas w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się krajów europejskich. Czy ten wynik oznacza, że jest lepiej niż pokazują rynkowe oczekiwania? W ogóle uważam, że polska gospodarka rośnie jak na drożdżach, tak? Oczywiście nasz szef biznesu w Rumunii przesyła nam statystyki rumuńskie, gdzie ten rynek rośnie o 8%, a nie o 4,7%. Ale ponieważ jednak 99,99% biznesu generujemy w Polsce, wydaje mi się, że są kreowane dwa wizerunki. Jeden to oczywiście są liczby bezwzględne publikowane przez GUS, które pokazują, że rynek rośnie, a drugi to jest pewna taka narracja, że jest źle, że jest słabo, tak? Że można ponarzekać. Można ponarzekać, tak. Z mojego punktu widzenia, jako prezesa firmy, która porusza się w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw i patrząc na nasze wyniki, które generuje sieć sprzedaży, zbiórki wniosków pożyczkowych, ilość wymienianej waluty, rosnące średnie wartości transakcji w wymianie waluty, ilość spraw windykacyjnych, która do nas spływa. Nie jest to akurat najbardziej pozytywne, że jest dużo spraw windykacyjnych, bo to oznacza, że na rynku są zatory płatnicze, ale jednak, żeby one się pojawiły, to musi nastąpić sprzedaż. Nie ma zatorów płatniczych, jeśli nie ma sprzedaży. Wydaje mi się, że rynek rośnie bardzo mocno. Polacy jakby sami w sobie mają naturę przedsiębiorczych, niekiedy nazywanych nie są kombinatorami, ale potrafimy sobie poradzić w zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwłaszcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie pewne liczby makroekonomiczne nie oddają jakby dnia codziennego przedsiębiorcy, który zmaga się z trochę innymi problemami niż to, czy jest recesja, czy nie ma recesji. Jego głównym problemem jest problem związany ze sprzedażą, z brakiem płynności, z brakiem dostępu do finansowania. To śmiem twierdzić, że te liczby są optymistyczne, a zarazem są też realne. Wydaje mi się, że nie grozi nam jakieś gigantyczne załamanie rynku, recesja. Wydaje mi się, że cały czas rynek będzie rósł. My jako Aforti myślę, że skorzystamy z tego, na tej fali wzrostu będziemy rosnąć. I wydaje mi się, że w takim dniu codziennym polscy przedsiębiorcy czy polskie małe i średnie przedsiębiorstwa spokojnie sobie poradzą. Jeśli jeszcze do tego uruchomią się źródła finansowania od funduszy unijnych przez jakieś przez finansowania bankowe czy firm pozabankowych, wydaje mi się, że ten rynek będzie rósł jeszcze mocniej. A my na pewno będziemy się temu przyglądali i będziemy to komentować na bieżąco. Super. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.